bajce. Drodzy goście, w imieniu gospodarzy dzisiejszego spotkania, pani Iwony Majorkę, pana Sebastiana Drubki i pani Sandry Krause, jest nam niezmiernie miło powitać państwa na jubileuszu 15-lecia placówek Spinaker. To właśnie 15 lat temu rozpoczęliśmy swoją edukacyjną podróż. Cieszymy się, że jesteście państwo z wami, bo przecież w tak piękny dzień każdy z was mógłby wymyśleć jakąś standardową wymówkę. Albo że macie do nadrobienia zaległości na Netflixie, albo może, że pies zjadł wam zaproszenie. Cieszymy się, że jesteście z nami. Jest nam niezmiernie miło powitać kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty, panią Grażynę Dziedzic. Witamy gorąco kujawsko-pomorskiego wicekuratora oświaty, panią Joannę Rek. Witamy przedstawiciela kujawsko-pomorskiego oddziału PFRON, panią Ewę Miednik. Witamy serdecznie komendanta miejskiego policji w Grudziądzu, Tomasza Manuszewskiego. Witamy przedstawiciela Wojskowej Jednostki Patronackiej, panią porucznik Karolinę Wasilewską. Witamy bardzo gorąco panią Jolantę Grubli, wizytatora kuratora oświaty w Bydgoszczy. Witamy przedstawiciela Rady Miasta Grudziądza w osobie pana Romana Sarnowskiego, radnego niezrzeszonego czasu Grudziądza. Witamy dyrektorów, przedstawicieli placówek oświatowych, służby zdrowia, placówek opiekuńczo-wychowawczych i innych instytucji, którym bliskie jest dobro i rozwój dzieci i młodzieży. Witamy przedsiębiorców, przedstawicieli firm, banków i innych instytucji, które wspomagają nam i umożliwiają nam funkcjonowanie i codzienny rozwój naszych placówek. Gorąco pragniemy powitać byłych i obecnych pracowników placówek Spinaker. Cieszymy się, że tworzyliście z nami tę niezwykłą historię. Witamy wszystkie osoby zaprzyjaźnione z placówkami Spinaker, nasze rodziny i znajomych. Dziękujemy, że jesteście z nami. 15 razy cieszyliśmy się kolejnymi miesiącami, nadchodzącą jesienią, zimą, wiosną, początkiem lata i wakacji. Jednak ta symboliczna piętnastka nie nabrałaby dziś tak głębokiego znaczenia dla wszystkich osób związanych z placówkami Spinaker, gdyby nie pasja i zaangażowanie osoby, która swoją determinacją, całkowitym poświęceniem oraz niespotykaną osobowością od początku udowadniała i robi to niestrudzenie każdego dnia, że nie ma rzeczy niemożliwych. Prywatnie mama dwóch wspaniałych córek, największa fanka myszki Miki. Wierzymy w to, że w najbliższej przyszłości nie odmówi sobie przyjemności wybudowania w Grudziądzu Disneylandu. Jeżeli zmieniono by formułę dowodu osobistego, widniałby następujący wpis. Człowiek o ogromnym sercu, niebywałej empatii i chęci do tworzenia cudów, aby uczniom stworzonych przez nią placówek żyło się jak najlepiej. Powitajmy brawami osobę, dzięki której świętować możemy tak cudowny jubileusz. Zagubiła nam się dosyć ważna osoba, pan Marek Granik, były kurator, obecnie radny sejmiku województwa. Także witamy pana bardzo. To znaczy, najbardziej utkwiły mi dzisiaj w głowie słowa Bartka, ostatnie, które wypowiedziałeś. Możesz tu do mnie podejść, tak nietypowo zacznę, zanim zacznę podziękowania. Bartek jest osobą, która jak kameleon zmienia się w zależności od sytuacji. I dzisiaj z racji uroczystości chcę powiedzieć bardzo ciekawą rzecz. W 2016 roku Bartosz trafił do nas do pracy. Trochę lat już pracuje i tak siedząc w fotelu, mogę Bartek sobie na to pozwolić?
Patrzę na niego, mówię, niemożliwe. Siedzi przede mną mój przyjaciel z dzieciństwa. Okazało się, że ten przyjaciel i Bartek to jest ojciec i syn. I tak Bartek utkwił w mojej pamięci, bez pytania o nic, został z nami do dzisiaj. Ja przede wszystkim chciałabym podziękować dzieciom, które włożyły tutaj dużo pracy, dużo zaangażowania, dużo trudu w przygotowanie tej uroczystości. Chciałabym podziękować moim współpracownikom za to, ile włożyli pracy, siły, energii i pasji w przygotowanie tego wszystkiego. Przed chwilą Wojtek zadał mi pytanie, kto nam robi tą scenerię. No niestety, tutaj nasza załoga. Także dziękuję wam za to. Dziękuję rodzicom, że jesteście z nami. Dziękuję wszystkim, którzy znaleźli czas na to, żeby tutaj dzisiaj z nami być i świętować ten uroczysty dzień. Naprawdę jest mi niezmiernie miło i oby takich dni było więcej. Chciałabym też podziękować tak naprawdę Ewie i myślę, że Ani, ponieważ obie panie zawiadywały całym tym przedsięwzięciem. Ania, możesz wyjść za sceny? Ania, bardzo cię proszę. My z Ewą razem pracujemy już ile? Od 1988 roku. Jesteśmy od bardzo dawna dobrymi koleżankami, a tu pojawi się moja córka najmłodsza, która by chciała nam się pokazać, która wspólnie z panią Ewą przygotowywała tą uroczystość. Jest jeszcze jedna mysza, która tam się schowała i nie chce nam wyjść. Sandra, zapraszamy ciebie. Sandra. Obiecałam, że nic nie powiesz, ale ja powiem. To są dwie moje córki, jedna młodsza, druga starsza i dzisiaj chciałabym wam podziękować za to, że mogę być z wami w tym miejscu, w którym jestem. Pracujemy razem, tworzymy zgrany, wydaje mi się, zespół. Dziękuję wam, dziewczyny. I nie byłoby tych wielkich sukcesów, nie byłoby tych wielu placówek, gdyby nie upór, determinacja, pomysły tak naprawdę Iwony. Parę lat temu wysłała mnie i Patryka do miasta i mówi tak, zdobądźcie 500 tysięcy i wybudujcie mi dwie sale. Przynieśliśmy 5 milionów, wybudowaliśmy wielką szkołę i praktycznie jak kończyliśmy budować, już była za mała. I tak jest do dzisiaj. My tak naprawdę tylko realizujemy pomysły, które Iwona wymyśla i w tym momencie chciałbym wręczyć. Ten wielki bukiet 15 róż. Dziękuję. Ja bardzo dziękuję, ale nadal twierdzę, że gdyby nie cały zespół, wyszłam się. I sztab ludzi, z którymi pracujemy razem, na pewno nie osiągnęłabym sama tego. I dla nich wszystkich wielkie brawa. Poprosimy na scenę pana dyrektora biura posła na Sejm Marcina Skonieczkę, pana Michała Stępskiego. Dzień dobry bardzo, nazywam się Mikołaj Stępski i przyjechałem do państwa w zastępstwie za pana posła, który niestety nie może być dzisiaj obecny przez statut obowiązków. Chciałbym przeczytać list, który wystosował poseł do państwa, jak i do państwa organizacji. Szanowni państwo, w związku z obchodami 15-lecia działalności placówek Spinaker w Grudziądzu składam państwu serdeczne gratulacje, to jest niezwykle ważny jubileusz, który świadczy o państwa wyjątkowym wkładzie w edukację i rozwój młodego pokolenia. Pragnę wyrazić szczególne uznanie za państwa nieocenioną działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami, państwa zaangażowanie i profesjonalizm, zapewnienie wsparcia uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych i nie tylko umożliwiają pełne uczestnictwo w życiu szkolnym, ale także otwiera przed nimi nowe możliwości rozwoju,
Dzięki Waszej pracy Skinaker jest miejscem, gdzie każde dziecko może uczyć, czuć się akceptowane i docenione. Z okazji jubileuszu życzę Państwu dalszego rozwoju placówki Skinaker i osiągnięcia kolejnych ambitnych celów. Niech każdy rok przynosi nowe inspiracje, sukcesy i niezapomniane chwile zarówno dla Państwa, jak i całej społeczności szkolnej. Dziękuję bardzo. Poprosimy też Panią Kurator Grażynę Dziedzic. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Gratuluję szkole, gratuluję przede wszystkim dyrektorom, właścicielom szkoły. 15 lat, proszę Państwa, to już jest długa tradycja i widać po sukcesach szkoły, że ten wkład pracy jest dokładnie zgodny z tym, co mówił Horacy kilkanaście stuleci przed nami. Ośmiel się być mądrym, sapere aude. Szkoła rzeczywiście realizuje tę maksymę. Sukcesy szkoły to są sukcesy nauczycieli, którym należą się wielkie brawa, nauczycieli przez wszystkich pracujących przez te 15 lat, bo przecież wpływ nauczyciela ociera się w zasadzie o wieczność. Nigdy nie wiadomo, jak daleko sięga jego wpływ. Jest to wielki, wielki wpływ na młodego człowieka. Podziękowania skierować chciałabym także do rodziców, bo to przecież ich współpraca ze szkołą powoduje, że szkoła się rozwija, że szkoła ma sukcesy, że szkoła działa tak kreatywnie, jak właśnie Spinaker. Gratuluję raz jeszcze bardzo serdecznie. W imieniu rodziców dzieci placówek Spinaker serdecznie dziękujemy za ten okręt, który znaleźliśmy dla naszych dzieci, na których wy jesteście nie tylko Spinakerem, ale jesteście dla nas kotwicą, jesteście kapitanem i jesteście dla nas tym, czego potrzebujecie dla naszych dzieci. Bardzo dziękujemy. Naprawdę miło się spotkać. Dziękuję. I w zasadzie obchodzicie Państwo jubileusz 15 lat, ale nie wiem, już Winston Churchill coś na temat Spinakera mówił, bo jego słowa, jego słynny cytat, że sukces nigdy nie jest ostateczny, porażka nigdy nie jest totalna, idzie się odwaga. I ja myślę, że tej odwagi Wam nigdy nie brakowało. Zawsze przy naszej współpracy z pełnym szacunkiem i z pełnym podziwem podchodziłem do Waszej determinacji i odwagi. Życzę na kolejne lata naprawdę jeszcze wiele, wiele tej odwagi, wielu, przede wszystkim tych sukcesów. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Jako Rady Miasta pragnę zapewnić, że zawsze gdzieś tam w kręgu zainteresowań Spinaker jest, nie tylko z racji tego, że kształci młodzież, ale z tego, że przejeżdżam tam bardzo często. Dziękuję też z całego serca za to, że jako prekursorzy otworzyliście oddział przygotowania wojskowego, co dla mnie jako byłego żołnierza i tego, który kształci gdzieś tam młodzież, niekoniecznie u Was, ale przynajmniej u Was też jedna lekcja poprowadzona dane mi było. Dlatego bardzo dziękuję i cieszę się, że dalej ten oddział trwa. To Pani porucznik mi zapewniła, że ma to miejsce i cieszę się, że te dzieciaki, które pobiegały, jak mówił Korczak, kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat i niech się śmiejemy. Śmiejemy się jak najdłużej z dzieciakami. Słuchajcie, gratulujemy Wam 15 lat. Doskonale wiemy, ile trzeba wkładu i ciężkiej pracy do tego, żeby zbudować ze żłobka, z przedszkola, bo tak rozpoczynaliście, taki duży konglomerat. W zasadzie kształcicie od pierwszych etapów edukacyjnych, czyli od żłobka, po szkoły branżowe i będąc również w tej branży, chylimy czoła i naprawdę podziwiamy. My doskonale zdajemy sobie sprawę, ile nieprzespanych nocy, ile trzeba było poświęcić czasu na to, żeby napisać projekty, potem uzyskać dofinansowanie, a na końcu je rozliczyć. To jest naprawdę dla tych, którzy tego nigdy nie robili, nie mają pojęcia, ile to jest nieprzespanych nocy i dni podczas wiecznych kontroli. Do tego przez 15 lat zmiany w edukacji, za którymi musimy podążać, czy chcemy, czy nie chcemy, wymuszają na nas również działania i sobie z tym doskonale radzicie. Jesteście dla nas poniekąd czasami wzorem naśladowania. Nie ma nic lepszego jak konkurencja, która nagania do pracy, i wy napędzacie nas. Mam nadzieję, że i my napędzamy was. I cóż, życzymy wam kolejnych 15 lat. I nie byłbym co nad nim powiedział, no i spróbujcie nas dogonić. Dziękuję. A jeszcze jedno. Iwona powiedziała, to jest też trochę tak, że każdy okręt musi mieć jednego kapitana. I tak jest. I bardzo dobrze, że ten okręt wasz ma jednego kapitana, a reszta to są
doskonali marynarze. I obyście dalej tak płynęli. W imieniu obcokrajowców, a dokładnie z Ukrainy, dziękujemy bardzo za wszystko. Od początku wojny pani Iwona Majorka, pan Sebastian, wszystkie dyrektorzy i pracownicy szkoły Spinnaker pomagają nam we wszystkich. My wiemy, że jesteśmy tu w bezpieczeństwie, że nasze dzieci mają różne zajęcia, że możemy mieszkać i to daje nam siły. Chciałam powiedzieć, że przez 2 roki my nie jesteśmy tutaj obcokrajowcami, a jesteśmy częścią wielkiej rodziny, która nazywa się Spinnaker. Życzę miłości, sukcesów i powodzenia. Niech istnieje ta szkoła jeszcze 100, a może i 200 lat. Wielkie brawo! Składam na Państwa ręce serdeczne gratulacje oraz wyrazy uznania za dotychczasowe osiągnięcia na rzecz edukacji i wychowania dzieci i młodzieży. Życzę, aby kolejne lata przyniosły wszystkim pracownikom placówek Spinnaker dużo satysfakcji z misji kształtowania osobowości młodych ludzi. Motywacją dla Państwa niech będzie każdy uśmiech, którym wasi wychowankowie odpowiedzą na okazane im dobro, zaangażowanie i liczne wspaniałe inicjatywy. Dzieciom życzę, aby żłobek, przedszkole oraz szkoły Spinnaker były miejscem, gdzie nie tylko zdobędą wiedzę i doświadczenie, ale przede wszystkim ukształtują swoją osobowość, mając za wzór właściwe autorytety. Rozwijajcie zapałem swoje uzdolnienia, pasje i talenty, co pozwoli wam zapisać wieloma wspaniałymi sukcesami kolejne karty historii Państwa Placówek. Bardzo mi miło i to dla mnie wielki zaszczyt, żeby reprezentować Państwa i nasz oddział kujawsko-pomorski oraz panią dyrektor Aleksandrę G. Niestety nie mogę dzisiaj przybyć, ale przesyła przeze mnie list gratulacyjny. Postaram się szybciutko przeczytać, bo wiem, że czas nas goni. Szanowni Państwo, proszę przyjąć serdeczne gratulacje do okazji odchodu jubileuszu 15-lecia działalności niepublicznych placówek Spinnaker Grup Działających. Wszystkim osobom zaangażowanym w działanie placówek wskazuję szczere wyrazy uznania za długoletnią działalność na rzecz wspierania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w tym kluczowym obszarze ich życia, jakim jest edukacja i wychowanie. Jestem pełna szacunku dla wieloletniej pracy tych wszystkich, którzy z pasją i zaangażowaniem wykorzystują swoją wiedzę i umiejętności, by tworzyć warunki do osiągania wysokiego poziomu wiedzy oraz rozwoju pracy i kultury wśród wychowanków. Przepraszam. Życzę, by ten wyjątkowy jubileusz był dla całego zespołu Stowarzyszenia Spinnaker, organu prowadzącego niepubliczne placówki, źródłem zasłużonej satysfakcji z dotychczasowych osiągnięć, a także motywowej do dalszej pracy na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Bardzo dziękuję także w imieniu własnym, bo miałam przyjemność współpracować w ramach programu pomocy dla osób z niepełnosprawnościami właśnie z Ukrainy, które tutaj przedstawicieli słyszeliśmy. Jest to współpraca wspaniała. Państwo robią naprawdę cudowne rzeczy. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Ja w imieniu Zarządu Rady Nadzorczej Pracowników Wiśniewskiego Banku Spółdzielczego składam wyrazy uznania za prowadzącą przez Państwa działalność. Gratulujemy dotychczasowego dorobku, a przede wszystkim miana wiarygodnego partnera, uznania w środowisku edukacyjnym. Dziękujemy za bardzo dobrą współpracę. Życzymy wielu sukcesów, projektów na przyszłość. Tak, jeszcze ktoś został. Ja jestem kierownikiem Ośrodka Szkolenia Wychowania OHP w Grudziącym. Powiem krótko, 3 lata temu zostałam ze szkoły dla moich dzieciaków, szkoły przysposobiającej do zawodu, jest to trudna młodzież. Zwróciliśmy się z prośbą właśnie do placówek Spinnakera, do dzisiaj 4 lata. Mam nadzieję, że tego będzie dłużej, więc dziękuję i życzę wszystkiego dobrego. Gratulacje. The last but not least. Szanowni Państwo, Szanowna Pani Iwono, Szanowni Pani Sebastianie, wraz z Panią byłą wicekuratorką kujawsko-pomorską Marią Mazurkiewicz. Dziękujemy serdecznie za zaproszenie, za to, że możemy brać udział w tej niezwykłej uroczystości. Niektórzy z Państwa mówili, w jakich okolicznościach poznali Panią Iwonę.
były różne, no myśmy się poznali wtedy, kiedy były problemy. Wtedy faktycznie chyba zawsze się poznaje drugą osobę, jeżeli zgłasza się z pewnym problemem, a ta osoba, do której się zgłasza, może pomóc. Bardzo się cieszę, że ta nasza współpraca potem się układała bardzo dobrze. I jeżeli, proszę Państwa, popatrzymy na 15 lat, to jest bardzo mało 15 lat, ale jeżeli popatrzymy na inne efekty pracy, na to, co w ciągu 15 lat zostało zrobione, to tak jakbyśmy mieli 15 razy 2, razy 3, może razy 4, takie są osiągnięcia. Więc proszę sobie pomyśleć, jakie będą osiągnięcia za 30 lat. Życzę wszystkiego najlepszego, życzę szczególnie tego, by wkrótce na tego typu uroczystościach byli obecni w większej liczbie przedstawiciele władz miasta Torunia, żebyście, przepraszam, Grudziądza, tak, żebyście Państwo nie tylko byli zauważeni przez władze miasta Grudziądza, ale docenieni, bo to, co robicie, to jest wspaniałym uzupełnieniem tego, co robi miasto Grudziądza. Pozwolę sobie dodać, że rzeczywiście tak się działo, że towarzyszyliśmy sobie nawzajem w różnego rodzaju trudnościach. Dlatego mówię nawzajem, dlatego że byłam świadkiem niezwykłej wrażliwości Państwa. Wrażliwości na drugiego człowieka. Kiedy kolejny raz przyjeżdżałam, jak Państwo pokazywali, to czasami można powiedzieć półdrobne sprawy, na drugim zachwytem pokazywali Państwo upiększanie swojej szkoły, to, że pojawiały się piękne obrazy na ścianach, to, że pojawiały się nowe sprzęty, ja potem niejednokrotnie dzieliłam się z innymi, jak ciekawy sprzęt Państwo u siebie mają, ponieważ jestem osobą pamiętliwą, to ja dużo rzeczy pamiętam pamiętam, jak w czasie pandemii Państwo pomagali chociażby Grudziąckiej Służbie Zdrowia przez to, że z komórki terytorialnej mogły pielęgniarki korzystać. Ale też pamiętam taki drobny detal, kiedy mi Pan Dysk wrzuciła na Facebooka, co dalej zrobić, to Pan Sebastian był tą pierwszą osobą, która się odezwała z pomocą. To są detale, ale Państwo są takie detale wrażliwi. I to jest niesłychana wrażliwość. To, co myślę, że warto powiedzieć, Pani Iwona, która sama jest osobą często przez niektórych wykluczaną przez swój sposób bycia, szczególnie na to wykluczenie jest wrażliwa. I myślę, że to jest ważne i to warto podkreślić. Bo może czasami trzeba samemu coś przeżyć, żeby móc pomóc innym, którzy są w podobnej sytuacji. I za to bardzo, bardzo dziękuję. Takim Toruńsko-Bydgoskim zestawem też dobra mi na to, żeby ona powiedziała, bym powiedziała. Mamy taki Toruński piernik. Niech Państwo twarde pierniki będą twardziej, niż się Państwo nie dają. Będziemy dzisiaj mówić o osobach nie z tytułami. Jest Tomasz Szymański. Tomasz Szymański, dzięki niemu te nasze placówki istnieją. W chwili, kiedy było ciężko, nie było odwrotu, myśleliśmy, że nie zdążymy, poprosiliśmy jego o pomoc i stało się to, że uruchomiliśmy o czasie placówkę. Także nie ma Tomasza tutaj, ale dla niego również jest statuetka i ten piękny niedźwiadek. Zosiu, Patryk, nie wiem, czy ty słyszałeś, co powiedziałam. To ci powtórzę. Kiedy 15 lat temu, czy nawet więcej, stanęliśmy przed budynkiem, ja powiedziałam, że tutaj będzie przedszkole. A ja twój chyba zwariowałaś. Tak. Tak powiedziałam.
Twój tata powiedział, pomogę wam. Byliśmy bez pieniędzy, bez niczego i pan Domachowski nam bardzo pomógł. Także chciałabym ci na twoje ręce złożyć, przekazać tą statuetkę, aby ci przypominała to, co najlepsze. Chciałabym również skorzystać jeszcze z okazji i podziękować kolejnej osobie, ponieważ Spinaker to jest dodatkowy żagiel. Dodatkowy żagiel, który pcha nas do przodu. Nazwę tę wymyślił Przemysław Siusarski. Rozumiem, że Przemysława Siusarskiego również nie ma na tej sali, ale jestem ogromnie wdzięczna za pomoc w wyborze nazwy. Służy nam ona do dzisiaj. I statuetka wraz z misiem jest dla Przemka przygotowana. Chciałabym też wręczyć statuetkę kolejnej osobie, mojej mamie, dla ciebie mamuś i dla taty, którego nie mamy już, za to, że wspieraliście mnie przez cały czas mojej pracy. Zapraszam. Nauczycieli najdłużej pracujących w tych placówkach i działających na rzecz dzieci. Składam wam najserdeczniejsze podziękowania i te statuetki i te mi się przyjmijcie od nas w podziękowaniu. Zostańcie jeszcze na chwilę, dziewczyny, że Karolina to jest moja uczennica, uczyłem ją matematyki, zawsze mówi, że nieskutecznie została polonistką. A kiedy ja zaczynałem swoje życie zawodowe, to znam panią Ewę jako dyrektora i do dziś jest dyrektorem. Nie znam żadnego innego tytułu, tak jak w filmie, zawód dyrektor. Ambasador dzieci. Pierwszą statuetkę chciałabym przekazać nie nauczycielowi, ale dyrektorowi najdłużej z nami pracującemu, pani Katarzynie Sztubeckiej. Zapraszam panowie Marcin, Bogdan, Wojtek, Tomek. Dla niewtajemniczonych obaj panowie to prowadzą restaurację. To też konkurencja, ale uważam, że zdrowa. I powiem jedno. Kiedy bym nie zadzwoniła do jednych czy do drugich, zawsze otrzymuję pomoc. Dłużej współpracuję z bodegą. Przepraszam, chłopaki. Jestem z nimi bardziej emocjonalnie związana. Się znamy ze szkoły, niestety. Generalnie chciałabym dzisiaj tutaj z tego miejsca podziękować wam i to nie tylko, że nam pomagaliście. Jesteście firmami, które wspierają wszystkie dzieci z Grudziądza i nie tylko. Akcje charytatywne organizują jedni i drudzy. Nie ma, myślę, osoby w Grudziądzu, których ci panowie by odmówili. Także przyjmijcie na... Przepraszam. Tak, bardzo wam... Chłopaki, bo ostatnio była taka ciekawa sytuacja, bardzo, i chłopaki nie bali się powiedzieć dzień dobry pani Iwono, za co wam dziękuję. Tak naprawdę pracują dla dzieci, w
przestrzegają praw dziecka. Chciałabym poprosić tutaj na scenę panią kurator Grażynę Dziedzic, panią Joannę Rek, panią Jolantę Gruchlik. Mogę prosić panie? Ja, dziś pomieszana kolejność nie ma znaczenia. Także chciałabym panią, może pani kurator, złożyć na ręce statuetkę ambasadora dzieci. Robię to pierwsze z życiu, więc może robię to nieudolnie. Dla wszystkich pracowników i Bydgoszczy, i Torunia, i również dla naszej pani wicekurator Beaty Sikorskiej, której tutaj nie ma, proszę złożyć najlepsze życzenia. I Misiu, który będzie państwu przypominał. Chciałabym na pani ręce złożyć dla całego Kujawsko-Pomorskiego oddziału pewną tą statuetkę ambasadora dzieci. Jesteście państwo z nami od początku, wspieracie nas i chciałabym, żeby ta statuetka u was stanęła. Dziękuję bardzo. Pani Zenek, chciałabym również na pana ręce złożyć tą statuetkę ambasadora dzieci. Jest pan jedną z niewielu osób w Grudziądzu, które tak działają. Prowadzi pan Grudziądzki Klub Stal, organizuje wyjazdy, zawody. Czasami nie ma pan wsparcia. Na nas pan zawsze może liczyć, pan o tym zawsze wie. Prawda? Wiem i bardzo dziękuję i wzajemnie, jeżeli tylko będę mógł przyjść pomóc, jestem do waszej dyspozycji. Na ambasadora dzieci przekazać na ręce prezydenta Macieja Glamowskiego i misia również. Jest on prezydentem, który również bardzo wiele robi dla dzieci. Place zabaw, imprezy, uroczystości. Jest dostępny, widoczny, chętny zawsze do pomocy. Bardzo panu, panie prezydencie, dziękujemy za wsparcie. I miś. Znamy się od wielu lat. Od bardzo wielu lat. Mamy odmienne zdania, ale uważam, że taka statuetka i się również w tym miejscu i w tym czasie należy się pani, naszej pani wiceprezydent Róży Lewandowskiej. Pani Róża wiele lat działała na rzecz dzieci, podobnie jak prezydent organizowała różne akcje, zawsze służyła nam pomocą. Był czas, że gdy zwracaliśmy się o pomoc, nigdy tej pomocy nie odmawiała. I dzisiaj chciałabym z tego miejsca podziękować pani Róży Lewandowskiej za całokształt wsparcia, które nam do tej pory okazała. Danuta Kuczera, obecnie na emeryturze, pani Danka była kierownikiem Wydziału Edukacji swojego czasu. Był taki czas, że zaczynaliśmy otwierać przedszkole, trzeba było złożyć statuty. Pani Danuta zajmowała się analizą tych statutów, no i jednego razu nas zawezwała do siebie. Siedzimy ja, Sebastian, pani Danka, Andrzej Herek. No i pani Danka ciągle lapsus, 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 a Sebastian mnie kopie pod stołem, bo ja już nie mogłam wytrzymać. Jednak nasza praca ułożyła się naprawdę doskonale, mimo pierwszych takich momentów, w których nie mogłyśmy się porozumieć. Mnie nie podobało się to, że krytykuje mój statut, pani Dance nie podobała się moja postawa, ale w ostateczności wszystko poszło ku dobremu. I dzisiaj z tego miejsca pani Danucie również chcemy przyznać statuetkę ambasadora dzieci. W ostatniej chwili mówiła, napisała do nas, że nie będzie obecna. Tutaj na środek Bartek Popiński, Bartek Wiatr, Ola Librand, Asia Klabun, Ewelina Zatka, Miłosz Kamiński, ale zapraszam panów. Czy ja mam wszystkich wspaniałych pracowników, naprawdę wszystkich, ale musiałam się jakimś kryterium kierować, więc kierowałam się kryterium i stażowym, i takim, które pozwala mi twierdzić, że te osoby no, najwięcej swojego prywatnego czasu poświęcają na pracę dodatkową z dziećmi. Także jeżeli ktoś się tutaj czuje pokrzywdzony, to ja bardzo przepraszam, ale myślę, że w kolejnym roku zweryfikujemy kolejne osoby. Gratuluję wam bardzo i dziękuję, że wraz ze wszystkimi kolegami, koleżankami jesteście z nami. Wojciecha Majorkę, ojca moich dzieci. Wojtek,
początku budowałeś nasze placówki własnymi rękoma i dzisiaj chciałabym Ci za to podziękować i męczyć tą piękną oto statueczkę i Misia. Myślę, że warto byłoby podziękować naszym najmłodszym wykonawcom, tym młodszym, troszeczkę starszym. Dzieciaki, zapraszamy, chodźcie do nas na scenę.